Klocki ziemniaczane to potrawa pyszna, prosta i tania. Jakie dodamy do niej dodatki, to zależy już tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Dziś jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane pokaże nam pani Ela Fornalczyk, a ja idę na zakupy. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu w restauracji Mama Leo, ponieważ Ela przyjechała do nas z Tychów i tutaj dostałyśmy zaproszenie, aby upiec pyszne placki ziemniaczane, tak? Tak. Dlaczego placki ziemniaczane? Mamy jesień, są wykopki, tradycyjne polskie danie, które wszyscy lubimy, bardzo lubimy, ale bardzo nie lubimy robić, bo uważamy, że jest bardzo dużo pracy przy nich. No dzisiaj pokażę, że tej pracy nie ma aż tak dużo. Ale ponieważ dzisiaj mamy też placki ziemniaczane z pieczarkami, które trzeba udusić cebulą, to byśmy zaczęły od umycia i smażenia. Dobra, to zabieram się do pieczarek. W takim razie. A jak Ci się podoba w Radomiu, powiedz? Znaczy, Radom jest bardzo ładnym miastem. A co myślisz o ludziach? Bardzo mili, bardzo sympatyczni, bardzo ciepło przyjmują. No nie ukrywajmy, że jestem obcą osobą w Radomiu. Bardzo, bardzo ciepło, bardzo miło, że zostałam przyjęta, także... No to bardzo mnie to cieszy. A powiedz, Ela, czym Ty się zajmujesz na co dzień? Na co dzień jestem... Oprócz gotowania jestem mamą, babcią, żoną, tak, mam troje dzieci, troje wnuków, męża. I mnóstwo zajęć. I mnóstwo zajęć, jednego wnuka mam niepełnosprawnego, więc ma rdzeniowy zanik mięśni, jest bardzo mądrym, bardzo inteligentnym dzieckiem, aczkolwiek no dzieckiem, które nie chodzi, prawda, więc sprawy takich ludzi znam od podszewki. Co potrzebują, czego nie mają i co trzeba było im dać, a tak już na poważnie to pracuję w jednej z dużych sieci handlowych. Mhm. We wrześniu minęło 15 lat. Długo. Długo. Przez 7 lat, 8 prawie, byłam kasjerką, czyli pracowałam stricte na kasie. Po 7 latach założyłam związek zawodowy sierpień 80. Za pół roku, czyli w lutym 2008 roku zrobiłam strajk. I od tamtej pory jestem na, jak to się mówi, tak na etacie związkowym. No i zrobiliśmy strajk, który na pewno nam coś dał, bo zaczęliśmy pracować po 8 godzin, tak, te sławetne przerwy mamy, pilnujemy, żeby ten prawo pracy było przestrzegane, chociaż bardzo nie zawsze jest i nie zawsze państwo robi. Ale trzeba o to zawsze zawalczyć, było, ale trzeba walczyć. Musimy wiedzieć jedno, jeżeli my nie zawalczymy o swoją godność, to nie zrobi za nas tego nikt. Nikt nie zrobi tego za nas. Jeżeli my odpuścimy, to po prostu zawali się wszystko. My musimy walczyć o siebie, o swoją godność, o swoje prawa. I ja to robię, no. Robię już to... Z uśmiechem na twarzy. Z uśmiechem na twarzy tyle lat. Soli. A w Tychach co się jada najczęściej, powiedz, na obiady na przykład? To znaczy, na Śląsku tradycyjnie w niedzielę się jada rosół, roladę, kluski, tak, i kluski modrą Śląskie, kapustę, oczywiście. Czyli tak, czyli czerwoną. Masz jakiś ręczniczek? Proszę. Ja tam tak. Następnym razem wezmę okularki pływackie. Podobno świetnie się w nich obiera cebulę. No żartujesz, ja tam patrz nie płaczę. Bo to jesteś twarda kobita ze Śląska, to wiesz! A
jak znajdujesz czas na wszystko? Troje dzieci, wnuki, praca, działalność twoja. No, działalność też, bo był czas, że bardzo dużo działałam w organizacjach. Teraz już troszeczkę mniej, ale dalej działam w organizacjach kobiecych, czyli brałam udział w pierwszym kongresie kobiet, gdzie występowałam w panelu o związkach zawodowych. W drugim też brałam udział w kongresie kobiet lewicy. Mają ludzie do mnie zaufanie, bo gdyby nie mieli, to przez tyle lat bym pewnie nie działała i chyba nie zawiodłam jeszcze nikogo. Także bardzo chętnie pomagam, wręcz odwrotnie, nie umiem przyjąć pomocy. Także. Dlaczego? Ja wiem, może dlatego, że mi się zdaje, że ja sobie dam radę. Rodzina pomaga. Przede wszystkim jak się zdecydowałam na działalność związkową, tak, później trochę w politykę weszłam, to zapytałam rodzinę, że jak jestem, będę i co oni na to, więc usłyszałam, ale pamiętaj, jak się czegoś, coś zaczęłaś, to musisz to skończyć, nie możesz wycofać się w pół drogi. I to mi powiedział mąż, który w 1981 roku na kopalni Piast, kiedy był strajk, zjechał jako pierwszy, a wyjechał jako ostatni. To wiedział, co mówi. Wiedział, co mówi i ja tego się trzymam. Zgłodniałam. O, tą dużą jakbym mogła poprosić. Bardzo sobie... cię proszę. I ścieramy te ziemniaki na grubej. Na grubej. Można na cienkich. No. Raz, że jest więcej pracy, tak, a dwa, że nie są wtedy takie chrupkie. O, już cebulkę możemy wrzucić. Tak, to ja już rzucam w takim razie. Fajne, bo mają mało wody, to będą fajnie się placki robić. No i oczywiście nie dodajesz do tego mąki, nie, prawda? Nie, ja... Bo większość pań dodaje mąkę. Dodaję i miałam sytuację, że syn dzwonił, jak się placki ziemniaczane robi. To ja mówię, no weź ziemniaki, utrzyj, tak, daj jajko, cebulę, utrzyj też. Jajko daj, sól, pieprz, a mąkę? No mąki nie dawaj, no to ja już dałem wyszły mi kluski śląskie. A cebulka już na mniejszych oczkach, tak? Tak, bo wtedy ona by była za taka, ona by szybciutko spaliła, nie? Mhm. Patrz, już coraz ładniejsze te pieczarki. No, muszą takie fajne być. Teraz zaczniemy smażyć placki. Damy nie za dużo soli, bo zawsze jak się okaże, że są mało słone, to sobie... Łatwiej dosolić, prawda? Dosolimy. Tu mamy pieprz. O. Tak. Ktoś może się spytać, ile tego, ile tamtego. No, do tego dałam jakąś płaską łyżeczkę soli, może mniej. Robię wszystko na oko, no. Dla bezpieczeństwa rozbijasz, najpierw tutaj wrzucasz. Tak, bo to różnie w życiu bywa, nie? Akurat raz na milion się trafi, nie takie. I wszystko do kosza. Jak uderzysz o miskę, to się te brzegi łupią. Tak, i wpadają też z jajkiem. A jak uderzysz na oblat, to nie ma tych brzegów, tylko... A ja zawsze o miskę, no. Czasami są takie proste rozwiązania, na które trudno wpaść. Stawimy sobie szybciej, teraz zrobimy sobie dwie patelnie. Jedną na... A zaczniemy od których chcesz, naprawdę. Jedną na małe, a drugie na duże, będzie szybciej, nie? Placuszki robimy bardzo, bardzo cienkie, żeby one rzeczy liście nam później chrupiły, chrupiały. Chrupiły, chrupiały, jak ktoś, jak to uważa.
Jak to placki ziemniaczane oczywiście strzelają, bo innej rady nie ma, i tu sobie dwa usmażymy takie. Ela, jedno, co można z całą pewnością powiedzieć o tych plackach, to to, że nie są dietetyczne, ale co tam, no, no czas, są, no, czasu można mnie, zjeść, prawda? Coś porządnego po prostu, więc... Zapraszam. Z pieczarkami, tak. Ze śmietanką. Jak ktoś chce, może sobie dodać trochę cukru, tak? Tak, tutaj do tych lubiących trochę cukru, do pieczarek, jeżeli ktoś lubi, może zamiast śmietany wziąć sobie ketchup. No to już każdy... Dodatki, jakie chcemy, także czyli to smacznego. Próbuję, dziękuję Ci bardzo i w ogóle dziękuję, że przyjechałaś ze mną pogotować. Cała przyjemność po mojej stronie. Myślę, że nawet nie spróbowałam, więc teraz próbuję, jak mi wyszły. Chyba dobre, mój mąż zawsze mówi, że moje placki zawsze mnie smakują. Pyszne, pyszne. Dziękuję. Mm-hmm.